Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paweł Kukiz, koło sejmowe Kukiz 15. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. O szczęście niepojęte chciałoby się użyć słów znanej panu dobrze pieśni, bo i ale wykorzystanej... Ale której wersji? Tej laickiej czy... Akurat te słowa brzmią tak samo. W jednej i tak. Drugiej nawiązuje do wczorajszego meczu, a w zasadzie do no, tych trzech meczów, bo ich efektem Jezu, jest nasz awans. Niech mi pan nie przypomina, bo ja naprawdę myślałem pod koniec pierwszy, szczególnie w pierwszej połowy dostanę z zawału serca. A potem z kolei, no ja ogromnie się zaznaczam, że ogromnie się cieszę, że jesteśmy w 1/8 finału, że jest super. Natomiast no to grali dramatycznie, no tyle, ta cała pierwsza połowa w miarę okej. Właśnie okej, z wyjątkiem już końcówki, gdzie się zaczęli gubić. Wtedy myślałem też, że dostałem zawału serca z tym kontrowersyjnym karnym, z tym wszystkim. No ale druga to był dramat. No, no i co teraz w kontekście Francji, bo w niedzielę to taki nas czeka pojedynek z aktualnymi mistrzami świata. No nic w kontekście, no czekamy, no może ich to w jakiś sposób zmobilizuje. No, jeżeli najprawdopodobniej zobaczą, jak grali, wie pan, jak ja bym, gdybym był piłkarzem, zobaczył siebie sam na tym boisku, no to robiłbym wszystko, żeby nie zrobić no to powtórki. Mogli już sobie mecz z Meksykiem piłkarze zobaczyć i, no, i też ale to jeszcze tam tego coś poprawić. Rozgrzewali. Panie pośle, była w hotelu sejmowym jakieś wspólne świętowanie, oglądanie, ja tam czy tam każdy w swoim pokoiku? Ja z nimi tam nie świętuję niczego wspólnie. No nawet takich rzeczy. Panie pośle, o umowę z Prawem i Sprawiedliwością chciałem zapytać, czy ona obowiązuje? Umowę Kukiz 15 oczywiście. Obowiązuje, jest zawieszona, zerwana. Jak to wygląda? Bo pan... To w środku, czyli zawieszona. Ja wielokrotnie do września Prawo i Sprawiedliwość naprawdę świetnie się wywiązywało z tej umowy. Uchwaliło nam kilka ustaw, w tym najważniejszą antykorupcyjną. Czy możliwość uprawy marihuany medycznej w Polsce, tak, oczywiście pod kontrolą. Dopłaty dla wyrównania świadczeń dla rodzin osób niepełnosprawnych, sprzedaż bezpośrednio dla rolników, no ale zostały dwie, szczególnie jedna kluczowa ustawa o sędziach pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli. No i Solidarna Polska, no tak niestety to wszystko opóźniała już w komisji, w podkomisji i w Komisji Sprawiedliwości, że no warunkowałem dalsze wspólne głosowanie z PiS-em, tym, że ta ustawa najpierw musi być. Zawiesiłem głosowanie do czasu, dopóki nie będzie ustawa przyjęta. Ale bez Solidarnej Polski Prawo i Sprawiedliwość mogłoby tę ustawę przyjąć. No chociażby PSL ma w swoim programie sędziów ma, pokoju. Tylko że problem polega na tym, że już w podkomisji do spraw sędziów pokoju w Komisji Sprawiedliwości niestety, ale to Solidarna Polska rozdaje karty. Tak to sobie poukładali w tej Zjednoczonej Prawicy. No ale to komisja potem rekomenduje poprawki, a to nie są zmiany, które przecież muszą być obowiązujące, to i tak potem cały Sejm decyduje. Nie wchodzą szczegóły, bo jak ja mam te wszystkie zawiłości zaczął wyjaśniać. To prawda jest taka, że bez Solidarnej Polski Prawo i Sprawiedliwość może przeforsować pod sądy pokoju. Tak, tak? Pod warunkiem, że wyjdą z komisji i spod komisji, ale ze względu na upór Solidarnej Polski, która w tych komisjach ma bardzo mocną pozycję, nie wyjdą z tej, nie wyszły z tej Komisji Sprawiedliwości. O to właśnie chodzi. No i panie proszę, efekt może być jaki, jeżeli tych sędziów pokoju nie będzie, to co? No, żaden to głosuje pan po prostu? Jest pan odrębnym bytem niezwiązanym niczym z Prawem i Sprawiedliwością? Panie redaktorze, ja cały czas jestem odrębnym bytem, a te wszystkie porozumienia, które miałem wcześniej, czy to z PSL-em, czy jakieś doraźnie czynione z innymi tam we wcześniejszym okresie, miały na celu uchwalanie naszych ustaw, z którymi przyszedłem projektami w 2015 roku. Ja nie poszedłem tam po to, żeby się z nimi ścigać o miejsca w Sejmie, tylko po to, by zrobić wszystko, aby uchwalić jak największą liczbę postulatów z 2015 roku. Jest mi to obojętne absolutnie, czy ja te postulaty uchwalę z Prawem i Sprawiedliwością, czy z jakąś nową frakcją, nie wiem, przyjaźni stołu, no albo czegoś, no, byle nie okrągłego. Panie pośle, ale czy nie ma pan takiej refleksji, że może Prawo i Sprawiedliwość też tych sędziów pokoju nie chce? Może wykorzystali pana w takiej najtrudniejszej dla siebie politycznej sytuacji? Nie wykorzystali. Kiedy ta większość była dla nich... No,
pana, wątpliwa. Nawet jeśli to wykorzystali... I teraz już po prostu. No. Panie redaktorze, nawet jeśli zdarzyła się sytuacja, tak pan to nazwa wykorzystanie, ja wykorzystałem również tę sytuację i uchwaliłem sobie ustawę antykorupcyjną, której żadna z tych dużych partii w życiu by nie uchwaliła z własnej woli. To tylko ta arytmetyka sejmowa spowodowała, że te kilka ustaw, które przed chwileczką wymieniłem, w tym na czele z antykorupcyjnej, została uchwalona, więc musiałem iść na jakieś tam umowę z jedną z dużych. Opozycja nie chciała tych postulatów. Przecież ja nie składałem propozycję opozycja uchwalenia. Chciała, czy chciała, to nie mogła. Nie, proszę pana, jak nie mogła? Opozycja jest opozycją. No to ale to co pan mówi, panie redaktorze? No ale co pan, panie redaktorze, mówi w tej chwili? No trzeba mieć moment, 230 ale czy da mi pan powiedzieć? No trzeba mieć 235. Natomiast był moment taki, kiedy ta nasza czwórka decydowała o tym, kto będzie miał większość. I były prowadzone rozmowy z opozycją. Proszę bardzo, uchwalcie nam jednomandatowe okręgi wyborcze, uchwalcie te wszystkie postulaty i wtedy wy obejmiecie władzę. Nie chcieli. To panie przewodniczący, porozmawiamy teraz o tym, co wczoraj wydarzyło się w Sejmie. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za zwiększeniem do 2,7 miliarda złotych, no, czyli o 700 milionów. Ta wartość się zwiększyła. Papierów wartościowych, jakie mają zostać przekazane mediom publicznym. No, trudny rok przed nami, oszczędności we wszystkich resortach, 5% mają ścinać ministrowie, budżety resortów, no, media publiczne z dużym dopaleniem finansowym. Ale czego pan oczekuje, żebym jakiś rzucił wiąchę jakąś? No, nie, komentarza od pana oczekuję. No to komentarz jest taki, że ja nigdy nie głosowałem za przyznawaniem, chyba, że było takie głosowanie, nie pamiętam, po podpisaniu umowy z PiS-em, za przyznawaniem takiej kasy dla mediów publicznych. No jakich publicznych? To są media partyjne, nie publiczne, proszę pana. To jest podstawowa sprawa. No a w tej sytuacji, kiedy jest tak, jak jest budżetowo, to znaczy one szczególnie źle wygląda? No czy pan mnie chce zmusić do tego, żebym rzeczywiście jakąś wiąchę puścił tutaj jest, w kierunku tych, którzy jest, pomyśleli, było, nie żeby... było większość rządząca, która cały czas ma z panem podpisaną umowę, zawieszoną, no, ale co jak, prawda. Ale więc... nie ma tej umowy, co pan ludziom ma? Pytam, jak pan ocenia te działania? No negatywnie oceniam i nigdy nie głosowałem, nie przypominam sobie, żebym głosował za podwyższaniem partyjnej telewizji, wpłacaniem jakichś tam kolejnych pieniędzy. Zresztą ona partyjna jest zawsze w mniejszym lub większym stopniu, ale zawsze ma ten koloryt partyjny, czy to było w czasach Platformy, czy to jest w czasach PiSu. No, to jest, na pewno coś trzeba też zrobić. Nie jestem zwolennikiem rozparcelowania i prywatyzacji, ale na pewno w ogóle z mediami trzeba było coś zrobić, bo to jest niemożliwe, żeby media, wolność mediów polegała na tym, że w medium wszystko wolno, bezkarnie. Można kogoś nazwać złodziejem. Można wrzucić... Gdybym ja na przykład był dziennikarzem i zauważył pana w okolicach ogrodu zoologicznego, to mógłbym, powołując się na bliżej niedoprecyzowanego, czy jakiś informator pana zauważył, podejrzewać, napisać, że pan jest prawdopodobnie zoofilem. Ma pan bardzo bliskie relacje ze zwierzętami. No więc takie, tak jak można było napisać. Że sądy są i w takich sprawach jak najbardziej pewnie spore pieniądze mógłbym wywalczyć, które musiałby mi pan zapłacić za takie insynuacje. No. Tak? To niech pan zobaczy, jak Marek Kubala walczy od 20 chyba lat ponad o sądami, o sprawiedliwość. Jak pan chce tutaj w sądach cokolwiek wywalczyć? Jak ma pan układy w sądach, to pan wywalczy. Jak pan nie ma, to pan nie wywalczy. No to temat sądownictwa to oczywiście długi... No i dlatego sędziowie pokoju wybierani bezpośrednio przez obywateli to jest początek prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości. Poddanie go kontroli obywatelskiej, a nie partyjnej, albo utrzymywanie tego stanu rzeczy, gdzie te sitwy sędziowskie, które w 1944 wjechały na czołgach sowieckich do Polski, tak się wymiar rozpoczął. No to chodzi. Nie tak, które w 1944 wjechały do Polski. Ale panie pośle, jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości, no, który w dużej mierze też odpowiada, to chyba w największej, za to, jak działa wymiar sprawiedliwości, na kolejnym posiedzeniu Sejmu głosowanie nad jego odwołaniem. Pan będzie głosował razem z opozycją? Panie redaktorze, wyraźnie powiedziałem, do czasu uchwalenia sędziów pokoju, dopóki nie będą uchwaleni, nie będę głosował z Prawem i Sprawiedliwością. Czyli jeśli Prawo i Sprawiedliwość uchwali przed wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry, uchwali sędziów pokoju, to wówczas siłą rzeczy wracam do umowy z PiS-em, która między innymi opiewa na to, by na kwestie personalne. I tyle, no ale to jest praktycznie, szanse są, nie wiem, czy jakiekolwiek są, żeby przed tym wotum tych sędziów uchwalić. Powtarzam raz jeszcze, po raz 1263,
że do czasu uchwalenia sędziów pokoju nie ma mowy o żadnej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. To jeszcze, panie pośle, na jedną rzecz zwróćmy uwagę, która była przedmiotem dużej dyskusji ostatnich dni. Patrioty, pan miałby coś przeciwko temu, żeby niemieccy żołnierze z tymi właśnie patriotami, kiedyś amerykańskimi, ale od kilkudziesięciu lat posiadanymi przez niemiecką armię, stacjonowali w Polsce przy granicy z Ukrainą? Uważam, że lepszą byłaby koncepcja skierowania tych patriotów jednak na terytorium Ukrainy, bo to w jakiś sposób też Niemców zobliguje do wzmożenia generalnie, samo poruszenie tego tematu już w jakiś sposób Niemcy troszeczkę mobilizuje, mam nadzieję, ale to oni go poruszyli. Do większej pomocy, ale Ukraińcom bezpośrednio. Bo ta pomoc jest jak na razie po prostu żenująca ze strony Niemiec dla Ukrainy. Jeśli oczywiście takiej możliwości nie będzie, to powinny stać w Polsce, tak. Nie obawiasz pan, tak jak prezes Kaczyński, że czy jakby leciała rosyjska rakieta, to czy oni by strzelili, czy nie strzelili? Nie, pana, to już jest chyba dosyć hardkorowe podejście. No myślę, że by strzelili jednak mimo wszystko. Ale oczywiście sprawy by w znacznej mierze by też uprościło, czy jakby uspokoiło fakt, gdyby po prostu wojska NATO, nie Niemcy jako Niemcy, tylko po prostu jakiś tam oddział natowski tych rakiet pilnował. No ale to działaliby w ramach też natowskiej obrony. No ale dobrze, no ale to odwróćmy sytuację. Niech pan sobie wyobrazi sytuację taką, że Polacy proponują Niemcom, że wprowadzą pod Berlin nasze, nie wiem, jednostki czołgów na przykład, które będą broniły w razie czego Berlina. Jakie uzasadnienie musielibyśmy znaleźć do tego, żeby mieli pod Berlin wprowadzać jednostki czołgów? Tutaj uzasadnienie akurat jest. Panie redaktorze, powtarzam raz jeszcze. No uważam, że lepiej gdyby stały na Ukrainie. Jasne, ale wy też to, co robicie z tymi rakietami, wielkie Ajwaj i tak dalej. Mam nadzieję, że one będą w ogóle w pobliżu granicy. No wolałbym, żeby były po stronie ukraińskiej, ale jeśli będą po polskiej, to też super. No. A mówił to Paweł Kukiz, Kukiz 15, parlamentarzysta i demokracja bezpośrednia jeszcze, dodajmy. Koła sejmowego. Dziękuję Demokracja bardzo. Bezpośrednia. Dobrego dnia panu posłowi. Życzę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do widzenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej programem Ekspres Biedrzycki. Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i zapraszam. Wszyscy wróciliśmy z bardzo dalekiej podróży. Bardzo mi się podobają Państwa komentarze na czacie dotyczące wczorajszego meczu Polska-Argentyna i tego, co zobaczyliśmy na boisku. Jeden z Państwa, pan Darek, napisał, że ja zaraz dam wycisk naszym kopaczom. Pozwolą Państwo, że dzisiaj tego nie zrobię, ponieważ jednak jest historyczna sprawa. Pierwszy raz od 36 lat wychodzimy z grupy i przechodzimy do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Jakim to się wydarzyło stylu,
To może, żeby nie psuć nam wszystkich do końca, wszystkim nastrojów, to już pominę ten fakt. W dalszym ciągu tylko oczywiście z przymrużeniem oka postulujemy zmiany polityczne w Polsce i wprowadzenie Wojciecha Szczęsnego na stanowisko ministra obrony narodowej. Podkreślam, po stokroć z przymrużeniem oka. Rzecz jasna o tym mówię. Wojciech Szczęsny powstrzymał Lionela Messiego i to jest jedyny pozytyw, który tak naprawdę wynika z jakości gry naszych piłkarzy, ale ja nie jestem ekspertem, mówię tylko jako kibic. Postarzałam się o kolejne kilkanaście lat wczoraj. Łatwo nie było, ale oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki. I także z przymrużeniem oka a propos meczu z Francją przypominam, kto kogo uczył jeść widelcem. Pamiętają Państwo taki wywód jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, który próbował udowodnić wyższość Polaków nad Francuzami. Nie będzie łatwo, ale oczywiście jak zwykle wiara kibica umiera. Ostatnia. Dalsze komentarze pozostawiam już moim kolegom redakcyjnym z redakcji sportowej. Drodzy Państwo, a my przechodzimy do polityki, dlatego że pod przykrywką, chyba tak można powiedzieć, ogromnych emocji związanych z wczorajszym meczem nie zawiedli posłowie partii rządzącej, rzecz jasna, i dorzucili 700 milionów złotych na przyszły rok dla telewizji rządowej. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów posłowie Prawa i Sprawiedliwości przegłosowali zwiększenie dofinansowania aż o 700 milionów złotych. Ludzie nie mają pieniędzy na ogrzewanie, nie mają pieniędzy na chleb, nie mają tak naprawdę możliwości brania kredytów mieszkaniowych. Budżet zadłużony, kasa państwa świeci pustkami, a TVPiS, jak twierdzi Paulina Henik-Kloska z Polski 2050, dostaje kolejne miliardy. Wrzutka to była bardzo szybka, bardzo konkretna i bardzo w tempie, trzeba powiedzieć, przegłosowana przez posłów partii rządzącej. Przypomnę Państwu, że ogromne kontrowersje budził już fakt, że w trakcie pandemii i po pandemii, kiedy wszyscy wpadliśmy w tarapaty finansowe, a przynajmniej większość z nas, jak sądzę, telewizja otrzymywała 2 miliardy złotych rocznie. Mało! 2 miliardy 700 milionów dofinansowania z państwa podatków i z państwa kieszeni pójdzie na telewizję rządową, no ale oczywiście nikt nie ma wątpliwości, dlaczego tak się dzieje. Jedni twierdzą, że jest to kwestia tego, że wchodzimy w kampanię wyborczą i w przyszłym roku to wsparcie telewizji rządowej rządowi będzie potrzebne jeszcze bardziej. Drudzy twierdzą, że jest to no, taka możliwość nie do końca przejrzystego finansowania kampanii wyborczej partii rządzącej. Takie dwie tezy stawiają posłowie i politycy opozycji. Co na ten temat sądzi nasz gość, były minister sprawiedliwości, jakby nie było, obecnie senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski, to już dowiemy się za kilka minut, bo za kilka minut będzie Państwa gościem. Ale to nie jest jedyna ciekawa sprawa, którą znaleźliśmy dla Państwa. I teraz, jeżeli ktoś coś pije, to proszę odstawić, żeby Państwo się nie zakrztusili, nie opluli ekranu albo żeby cokolwiek nieprzewidywanego się nie wydarzyło. Otóż Ministerstwo Finansów, drodzy Państwo, planuje nowelizację ustawy o podatku cukrowym. To już tam jakiś czas temu, pamiętają Państwo, ten podatek wzrósł ze względu na to, że rząd martwił się o zdrowie i o kondycję swoich obywateli. W związku z tym te wszystkie napoje słodzone, gazowane, mniej gazowane zostały obłożone wyższym podatkiem. No ale problem polega na tym, że obecne zmiany w tym podatku no już nie dotyczą wyłącznie napojów cukrowych. Ja tu taki dla Państwa mam skrót. Prawo i Sprawiedliwość planuje tak naprawdę w ustawie o opłacie cukrowej objąć podatkiem fruktozę, czyli cukier, który naturalnie występuje, drodzy Państwo, w owocach. Opłatą cukrową zostaną objęte soki, które nie zawierają cukru. W dużym skrócie chodzi o to, że plany Ministerstwa Finansów nie dotyczą właściwie tylko skuteczniejszego poboru opłaty, ale obejmują właśnie znaczące jej rozszerzenie. Opłata cukrowa, i teraz uwaga, ma objąć tak wartościowe produkty z owoców i warzyw, jak nektary i napoje z wysoką co najmniej 20% zawartością soku, w których nie ma dodatku cukru. Podkreślam, nie ma dodatku cukru, ale podatek cukrowy będzie trzeba płacić. Chodzi także o naturalne soki, które nie mają dodatku cukru, ale na przykład takie, do których są dodawane składniki, które zwiększają ich wartości zdrowotne i odżywcze. No i tak to ma wyglądać w tej chwili. Według wstępnych szacunków około 700 milionów złotych dzięki temu podatkowi budżet państwa ma zyskać. Także z Krzysztofem Kwiatkowskim na ten temat porozmawiamy.
Wczoraj także, to już sprawy bardzo poważne, zostało przerwane posiedzenie Komisji Obrony Narodowej. Tam posłowie, parlamentarzyści rozmawiali na temat kwestii związanej z bateriami Patriot, które Niemcy chcieli, chcą podobno, według przynajmniej na razie jeszcze oficjalnego stanowiska kanclerza Niemiec, w dalszym ciągu Polsce przekazać. Ta pomoc jest przez Polskę odrzucana. W dalszym ciągu narracja rządu jest taka, że zdecydowanie bardziej te Patrioty przydałyby się na terenie Ukrainy. Wczoraj Mariusz Błaszczak poinformował o tym, że rozmawiał ze swoją niemiecką odpowiedniczką, panią minister obrony narodowej Republiki Federalnej Niemiec. No i ona podobno powiedziała panu ministrowi Błaszczakowi, że oczywiście przyjmuje takie, a nie inne stanowisko Polski i że na forum oczywiście niemieckiego rządu ta sprawa stanie i będzie analizowana. Wydaje się, że temat zamyka administracja amerykańska, która dość wprost powiedziała, że nie ma możliwości, żeby w ramach NATO, rzecz jasna, przekazać baterii Patriot Ukrainie, że każda taka decyzja byłaby traktowana jako decyzja indywidualna danego kraju. Takie były oficjalne słowa rzecznika Pentagonu i właściwie w języku dyplomacji świadczą one o tym, że na własną rękę ewentualnie dany kraj działa, co będąc w ramach struktur natowskich no, nie jest do końca sytuacją przemyślaną. Wczoraj, przypomnę Państwu, o tym już wspomniałam, posiedzenie komisji w tej sprawie zostało przerwane. Był złożony wniosek o skierowanie do rządu i do Najwyższej Izby Kontroli dezyderatu dotyczącego nieodpowiedzialnej decyzji, tak to dokładnie brzmi, o odmowie przyjęcia niemieckich baterii Patriot. Po kilkunastu minutach burzliwych obrad i godzinnej przerwie posiedzenie komisji odroczono do dzisiaj, więc dziś będzie kontynuacja tego sporu, bez wątpienia. Na ten temat oczywiście także rozmawiać będziemy. Wiceminister Obrony Narodowej, pan Skurkiewicz, tylko jeszcze dodam państwu, że poinformował naród o tym, że protestuje, ponieważ według niego szef Ministerstwa Obrony Narodowej nie zrezygnował z patriotów. W związku z tym oskarżanie polskiego rządu o to, że działa niezgodnie z interesem państwa, jest zdecydowanie nieprawdziwe i zdecydowanie na wyrost. Będziemy także mówić dziś o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Wczoraj narada w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie się odbyła. Cały czas żywym pozostaje pytanie, czy Jarosław Kaczyński zdecyduje się Ziobry bronić za wszelką cenę, czy też nie, zważywszy na to, że Solidarna Polska przez cały czas konsekwentnie próbuje wybijać się na niepodległość i być jeszcze bardziej na prawo od PiSu, niż to się w ogóle da. Będziemy także rozmawiać o kwestiach związanych z pracami Senatu, no bo Krzysztof Kwiatkowski jako senator będzie mówił Państwu o ustawie Lex Czarnek 2.0, która oczywiście przez Senat została odrzucona. Pytanie, co z tą sprawą dalej? No i oczywiście o budżecie na przyszły rok. To, co zrobił Senat z budżetem, nie wiem właściwie, jak to nazwać. To jest, jakby to powiedziała moja córka, totalna masakracja, ponieważ właściwie według senatorów budżet nie nadaje się nigdzie indziej, tylko do kosza. Co dalej z budżetem na 23, to też dzisiaj. No i o ustawie abolicyjnej będziemy także rozmawiać. Wspomnimy oczywiście także o Igorze Tulei, o sędzi, który wrócił wczoraj do swojej pracy na poprzednich warunkach. Pytanie, jaka jest prawdziwa przyczyna przywrócenia Igora Tulei i takiego, a nie innego orzeczenia Sądu Najwyższego? No bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że drugie dno gdzieś tutaj jest. Czy tym drugim dnem jest Krajowy Plan Odbudowy? O tym także będziemy mówić. Będziemy po godzinie 9.30 także rozmawiać z Kazimierzem Krupą, ekonomistą, dobrze Państwu znanym, z którym nie tylko o podatku cukrowym od produktów nie zawierających cukru będziemy mówić, ale przede wszystkim o kwestiach inflacyjnych. Przypomnę, że wczoraj Główny Urząd Statystyczny podał te szybkie, tak zwane wyliczenia, szybkie dane, które mówią o tym, że o 0,5% inflacja wyhamowała w stosunku do października. I pytanie, czy to już jest jaskółka zwiastująca wiosnę, czy tylko chwilowa sytuacja. Co ze stopami procentowymi, co z naszymi kredytami, no i co z naszymi portfelami. Przede wszystkim w kontekście także likwidacji tarczy antyinflacyjnej po 1 stycznia. O tym wszystkim dziś. Krzysztof Kwiatkowski jako pierwszy u Państwa już za moment. Posłowie PiSu w ramach wrzutki zgłosili propozycję, aby na polityczną, partyjną propagandę TVP nie szły już 2 miliardy złotych rocznie, ale prawie 3 miliardy złotych. To jest skandal. W ostatniej chwili do tego wielkiego budżetu na przyszły rok została zgłoszona propozycja, aby w przyszłym roku
telewizja publiczna i media publiczne otrzymały 2 700 000 000 zł. To jest ponad 700 000 000 zł więcej niż zapowiadali politycy PiS. W roku wyborczym to będzie ukryte finansowanie kampanii wyborczej, bo z mediów publicznych możemy dowiedzieć się tylko i wyłącznie o tym, co robi rząd i służy to po prostu politycznej propagandzie. Nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Nie ma pieniędzy na psychiatrię dziecięcą. Nie ma pieniędzy na obronność, chcą nas ponad stan zadłużać. Ale są pieniądze na polityczną propagandę TVP i te poprawki zostały przez posłów PiS przyjęte. To jest skandal, to jest nieodpowiedzialność i w czasie kryzysu, kiedy szaleje drożyzna, deficyt jest tak duży, a zadłużenie rekordowe, PiS zwiększa wydatki na telewizję publiczną do astronomicznej kwoty 2 700 000 000 zł w roku wyborczym. To będzie ukryte finansowanie kampanii wyborczej PiS. Ta zmiana już na sali sejmowej się nie pojawi, bo przyjęte dzisiaj przez komisję poprawki już od razu są wprowadzane do budżetu i już nikt nie będzie o tym dyskutował. To jest takie bardzo podstępny czas, kiedy ta poprawka jest wprowadzana, aby zamknąć przed debatą publiczną tę informację, aby nie dyskutować o tym w sali sejmowej wtedy, kiedy będziemy mówić o brakach na poszczególne dziedziny życia, głównie na życia społecznego, dla domów pomocy społecznej, szeroko w ogóle na sferę pomocy społecznej, ale też na leczenie onkologiczne, psychiatryczne i inne. Dziś przed chwilą to przegłosowano i jak powiedziałam, nikt już o tej poprawce mówić nie będzie. Ona już będzie. Państwa gościem Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, obecnie senator niezrzeszony. Dzień dobry. Witam panią redaktor. Panie ministrze. Zrzeszony w kole senatorów niezależnych. Ach, no dobrze. Nie, ale niezależny. Niezależny, niezrzeszony, niezależny, niepartyjny, dobrze zrzeszony w kole. Zależny od opinii widzą mieszkańców państwo? Łodzi i województwa łódzkiego. Widzą państwo, z czym ja się muszę mierzyć na co dzień. Dobrze, już zupełnie serio. Wszyscy musimy się mierzyć z tym, że nagle, jak sądzę, pod przykrywką dużych emocji związanych z meczem, z tym, że nasze myśli były skierowane gdzieś tam zupełnie indziej, nagle pojawia się poprawka, która daje telewizji rządowej kolejne 700 milionów z budżetu państwa, czyli z kieszeni nas wszystkich, jakby nie było, bo proszę pamiętać, że rząd nie ma swoich pieniędzy. W tej chwili już 2 700 000 000, tyle do dysponowania ma telewizja rządowa w roku 2023, w roku kampanii wyborczej. Panie redaktor, to wydaje się aż nieprawdopodobne, bo rzeczywiście w sytuacji, w której od 1 stycznia wiemy już, że część tarczy, która chroni mieszkańców, szczególnie tych biedniejszych przed skutkami podwyżek, że część tych tarcz przestanie obowiązywać i rząd mówi wprost, tak, nie mamy tyle pieniędzy, musimy ograniczać wsparcie związane z drożyzną, który w dużej części wywołał ten rząd, co się okazuje prawie 3 miliardy złotych. Prawie 3 miliardy złotych ma trafić do telewizji, która w nazwie ma publiczna, a w praktyce jest to oczywiście telewizja, która wyłącznie jest biuletynem propagandowym Prawa i Sprawiedliwości. Tak, jest to dla mnie oburzające. Tak, nie mam żadnej, absolutnie żadnej wątpliwości, że świadomie zrobiono to w dniu meczu polskiej reprezentacji narodowej, bezpośrednio przed tym meczem, licząc na to, że to przejdzie po cichu, że to przejdzie mniej zauważone, ale mam złą wiadomość dla tych, którzy to robią. Nie mam żadnej wątpliwości, że Senat wyrzuci to z projektu budżetu. W tym zakresie zgłosimy oczywiście poprawkę do budżetu. Nie chcę umniejszać senatowi, panie marszałku. Panie ministrze, ja się liczę z tym, że ta poprawka zostanie odrzucona, ale to przynajmniej zmusimy rządzących, zmusimy PiS do odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie ma pieniędzy na to, żeby pomagać ludziom, którzy sobie nie radzą z drożyzną, z inflacją, a są pieniądze znaczy na to. 700, kolejnych 700 milionów. Znaczy, prawie 3 miliardy złotych. Tak. A nie ma na tarczę inflacyjną, na przedłużenie, nie ma na kwestię tak, większych dodatków. Nie ma na opiekę zdrowotną. Przecież zabierane są ale pieniądze. Ale o czym to świadczy? O czym, bo jakby zdiagnozowaliśmy problem, tylko
O czym świadczy to, że ten problem w ogóle występuje? O bardzo prostej rzeczy. O tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku, przecież to nie jest sytuacja tylko z tej kampanii wyborczej, zawsze prowadzi kampanie wyborcze nie oparte na pozytywnym przekazie i na pokazywaniu, ile nam się udało rozwiązać problemów ludzi, tylko ulubioną metodą prowadzenia kampanii wyborczej przez PiS, a głównie przez Jarosława Kaczyńskiego, jest szukanie wroga, nazywanie tego wroga, wskazywanie tego wroga. Ale to ma wspólnego z 3 miliardami. Już mówię, no, żeby taką kampanię prowadzić, trzeba mieć narzędzie do, przepraszam, indoktrynacji wyborców. Tym narzędziem jest Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli my zwiększamy pieniądze w roku wyborczym i to tak radykalnie, bo 1/4, więcej niż 1/4, to znaczy, że my jako obywatele musimy się liczyć z tym, że tych pieniędzy oczywiście zabraknie na inne cele, ale musimy się liczyć jeszcze z jedną rzeczą, że ta propaganda jeszcze będzie bardziej ostentacyjna, bardziej wylewająca się, będzie jej jeszcze więcej, że w tym momencie musimy mieć to przekonanie, że to, co będziemy oglądać w telewizji publicznej, nie będzie miało nic wspólnego z prawdą i obiektywizmem. Ja mam coś takiego, że ja mam bardzo dużą wiarę w ludzi. Mimo, że życie mnie nauczyło, że nie do końca to jest dobra strategia, ja jeszcze tej wiary nie do końca straciłam. I tak się zastanawiam nad wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. Czy im to nie przeszkadza? To znaczy to, że przecież oni też mają problemy, oni też mają wysokie rachunki, oni też płacą wysokie rachunki w sklepach. I też prawdopodobnie mają jakieś kłopoty na przykład z dostępem do lekarza. No tych wszystkich rzeczy się nawarstwiło bardzo dużo i kiedy nagle otrzymują informację, że 3 miliardy złotych idą na telewizję, to pana zdaniem im to nie przeszkadza? Oni tego nie czują, nie wiedzą? Panie doktor, co mamy dzisiaj w telewizji publicznej? W telewizji publicznej dzisiaj mamy następujący przekaz, bo oczywiście każdy obywatel wychodzi do sklepu i wie, że płaci dużo wyższe rachunki dla osób, które zarabiają mniej. Jest to po prostu już często trudność w ogóle z pięciem wydatków. Ale co widzi w telewizji? On w telewizji nie widzi informacji o tym, że mamy 17% inflację, najwyższą od lat 90. On słyszy co innego, że mamy najwyższą inflację od 40 lat w Niemczech, od 20 czy 30 w Stanach Zjednoczonych, tylko on już w tym materiale nie dowie się, że ta najwyższa inflacja w tych krajach jest o ponad połowę mniejsza niż w Polsce. No dobrze, ale ci wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mają także inne źródła informacji, mają dostęp do internetu, przecież to nie są analfabeci wtórni. Panie redaktor, ale ja bardzo szanuję wszystkich wyborców, ale przecież na dużej części Polski i to jest, bym powiedział, powiem klasykiem, prawda obiektywna czy oczywista oczywistość, wiemy, że na części terenów Polski nie dochodzi sygnał innych telewizji niż telewizji publicznej, szczególnie na jakichś terenach wiejskich, także do tych osób, które ze względów finansowych nie korzystają z telewizji satelitarnych. Oni się tego nie dowiedzą. Oni usłyszą, że jest najwyższa inflacja od kilkudziesięciu lat w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, ale nie dowiedzą się, że ona jest i tak o połowę niższa niż, o więcej niż połowy niższa niż w Polsce. I bym powiedział, ja szanuję absolutnie wszystkich wyborców, ale trudno wyrobić sobie rzeczywisty ogląd sytuacji, jeżeli ma się dostęp tylko do informacji z jednego źródła, a to źródło nie jest obiektywne. Część posłów opozycji stawiała także wczoraj tezę, że być może to zwiększenie budżetu dla telewizji to jest także możliwość przepływów finansowania kampanii wyborczej dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale pani redaktor, przecież to już nie mam żadnej wątpliwości, że to już się działo i w przeszłości. Mhm. To znaczy wcześniej czy później i takie sygnały zresztą dochodzą do budynku parlamentu, że absolutnie przedmiotem bardzo szczegółowej analizy, audytu powinny być różne umowy podpisane na tak zwane wykonania producenckie, czyli firm zewnętrznych w stosunku do telewizji publicznej. Jeżeli podpisujemy umowę i ona jest umową, gdzie radykalnie więcej płacimy za daną usługę niż na rynku z firmą producencką, to przecież ta firma, która zarobi 3 razy więcej niż powinna za daną usługę, nagranie jakiegoś materiału, reportażu, to przecież ta firma później może odwdzięczyć się 3 razy niżej, biorąc stawkę za nakręcenie klipu wyborczego dla Prawa i Sprawiedliwości w kampanii. Ja nie mam żadnych takich wątpliwości, że
przedmiotem naszej uwagi powinna być analiza podpisanych umów z podmiotami zewnętrznymi, telewizja, i to pokazały różne kontrole. Także NIK-u w czasach, kiedy kierowałem tą instytucją, zlecała coraz więcej produkcji, mimo że ma własnych pracowników, zlecała coraz... Absolutnie. To pamiętamy, dobrze. Zostawmy, prawdopodobnie to jest takie myślenie, nam się po prostu należało. To pamiętamy. A to jest trzeci element, że to rozpasanie, to poczucie, że nie ma żadnych ograniczeń, to poczucie, że nam wszystko można, tak przekroczyło wszelkie granice. I to jest trzeci element, który też moim zdaniem znajduje odzwierciedlenie w tej decyzji. W jakiej sytuacji pana zdaniem jest polski budżet w kontekście tego, co się zaczyna dziać, jeżeli chodzi o rozmaite pomysły podatkowe? Bo wiemy, że mamy likwidację tarczy antyinflacyjnej, co w roku wyborczym musiało być bardzo trudną decyzją dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale panie doktorze, ta telewizja publiczna, o której mówiliśmy, dowiaduje się, że ograniczenie tarcz to wina Unii Europejskiej. No, no tak, przecież... oczywiście. Oczywiście. Natomiast jest druga kwestia. Nie wiem, czy pan słyszał, co opowiadałam przed programem, a propos podatku cukrowego od towarów, tak to nazwijmy, które w sobie cukru nie zawierają. Czyli na przykład soki naturalne. Czyli wygląda na to, że rząd, chcąc łatać budżet, będzie odprowadzał podatek cukrowy od naturalnej produktów, które nie są wcale dosładzane. Na przykład. Mamy to. Mamy podobno propozycję nowego podatku od sprzedaży w internecie. To też bardzo mocno w nas uderzy, bo mnóstwo ludzi robi zakupy w internecie. No i szereg różnych takich rzeczy, które zaczynają wypływać po prostu, pojawiać się jak grzyby po deszczu. Czy to świadczy o tym, że budżet się po prostu pana zdaniem nie spina? Panie doktorze, pierwsza rzecz. Pytała mnie pani, czy szanuje wszystkich wyborców. Tak, szanuje wszystkich, szanuje także wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Za to rząd traktuje nas jak idiotów. Ja, kiedy przeczytałem o tym podatku, no jak można... Cukrowym. Cukrowym. Jak można opodatkowywać produkty, które nie są dosładzane, aż sobie, przypomniałem, jak uzasadniano wprowadzanie tego podatku. No i co czytałem w komunikatach całego rządu, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia? Wprowadzamy podatek cukrowy, uwaga, po to, żeby Polacy nie pili produktów, napojów dosładzanych, bo one są niezdrowe. Uwaga, wtedy mówiono, że wspiera to, że stają się bardziej konkurencyjne naturalne soki. Uwaga, dzisiaj te naturalne soki chcemy opodatkować. No to ja w ogóle powiem, że dlaczego polski rząd wspiera koncern Coca-Cola, a uderza w polskich sadowników, bo to z polskich jabłek są tłoczone w dużej części, czy z polskich owoców są tłoczone te naturalne soki. No to jest absolutny skandal. Tu nasz rząd traktuje wszystkich jak idiotów. Bym powiedział, niezależnie od tego, na kogo głosujemy i kogo popieramy. Bo chwilę wcześniej uzasadniał wprowadzenie podatku cukrowego, troszczymy się o pana, pani zdrowie. No chcemy, żeby pan pił naturalny soczek, a nie te obrzydliwe, niezdrowe napoje dosładzane. Upłynęło trochę czasu, zaczął się problem w budżecie. To co robimy? Opodatkowujemy te naturalne soki, które niczym nie są dosładzane. Ja rozumiem... Panie ministrze, Bareja by tego nie wymyślił. Opodatkowanie podatkiem cukrowym czegoś, co nie ma w sobie cukru. Panie doktor, ja za chwilę będę się bał kupować, nie wiem, śliwkę czy jabłko, a jeżeli to będę kupował tylko kwaśne odmiany, bo się okaże, że te owoce również będą opodatkowane. No są słodkie? Są. No to znaczy, że można wstawić podatek cukrowy. Dobra, tylko cukrowy. To jest głębszy problem. Czy właśnie to jest kwestia tego, że budżet się nie spina? A przechodzimy do drugiej kwestii. Tak, dwa zdania jako prezes, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wyprowadzono setki miliardów złotych poza budżet. Już w ostatnich latach. Czegoś takiego nigdy nie było przed rządami PiS-u. Dodatkowo wiemy, że co robi rząd? Rząd walczy z Unią Europejską, a to są te pieniądze, które rzeczywiście realnie mogą napłynąć. I my dzisiaj, kiedy mamy konflikt za wschodnią granicą, gdzie wiemy, gdzie jest wróg, nazywa się Federacja Rosyjska, my dzisiaj walczymy z Unią Europejską. Przecież prawie wszystkie państwa już korzystają z tych pieniędzy. I to jest realna możliwość wsparcia polskich obywateli, bo te pieniądze są przekazywane do krajów członkowskich w euro i później wymieniane na waluty narodowe. Wszyscy eksperci mówią, obniżyłoby to inflację, gdybyśmy odblokowali fundusze europejskie o co najmniej kilka punktów procentowych. To niech rząd się za to weźmie, a nie za opodatkowanie produktów, które niczym nie są dosładzane, bo to rzeczywiście Monty Python, Bareja i bym powiedział idiotyzm do potęgi entej. Podobno
Premier Mateusz Morawiecki na zamkniętych spotkaniach politycznych przyznaje, że bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy budżet się rozleci. O tym pisze Gazeta Wyborcza między innymi, że sytuacja finansów publicznych jest tak kiepska, że no, po prostu trzeba te pieniądze zdobyć. I to oznacza kolejne polityczne kłopoty w samej koalicji. I teraz pytanie, jak pana zdaniem to wszystko się rozwinie, to znaczy na co postawi Jarosław Kaczyński, bo doskonale wiemy, że to jest jedyny dylemat, jaki mamy przed sobą. Czy zdecyduje się bronić Ziobry do ostatniej kropli krwi, bo jest mu to potrzebne do większości i być może Zbigniew Ziobro ma jakieś karty, których wyłożenia na stół Jarosław Kaczyński nie chce, czy jednak będzie ważniejsze to, żeby ten budżet rzeczywiście w roku wyborczym się nie rozpadł? Przy ulicy Wiejskiej, w budynku parlamentu oczywiście są różne scenariusze, które są na ten temat opowiadane. Jeden z nich mówi tak. My dzisiaj, bo przecież oczywiście z tą rzeczą jest, że mi by również zależało, żeby te pieniądze były jak najszybciej w Polsce. My dzisiaj mamy do czynienia z takim scenariuszem, że niektórzy mówią, że to od początku do końca, ja nie mówię, że ten scenariusz jest prawdziwy, relacjonuję te, które są. Mówią, dzisiaj PiS przegłosuje te ustawy, które będą realizować kamienie milowe, bo oczywiście już wszyscy wyborcy, niezależnie od sympatii politycznych, zorientowali się, że to kompletny idiotyzm dzisiaj walczyć z Unią Europejską. Pierwsze sygnały, które by wskazywały, że ten scenariusz jest możliwy, mamy oczywiście przywrócenie na przykład do pracy sędziego Igora Tulei. I teraz co zrobi Ziobro? Bo to nurtuje środowisko polityczne. Ja nie mówię, że to jest ważne z punktu widzenia obywateli, ale tym środowisko polityczne żyje. Czy Ziobro, kiedy będą przyjęte te ustawy, rzuci kwitami, mówiąc kolokwialnie, i wyjdzie z rządu, czy z nim zostanie? Co by się nie stało, z punktu widzenia PiS-u ma to mniejsze znaczenie. Dlaczego? Wyjdzie z rządu, to i tak opozycja te ustawy, które no będą ewidentnie rząd, mówiąc wprost, jeżeli chodzi o nie kwestie związane... Wesprze Polaków. Znaczy, no tak, ale ja mówię tak w głosowaniu. Ale w głosowaniu, bym powiedział, a my mamy do wyborów już niecały rok. Rząd pewno nie będzie, zresztą zawsze miał z tym problem, żeby rozwiązywać problemy obywateli, będzie tylko administrował. Dodatkowo PiS może na tym zyskać, że jeżeli Zbigniew Ziobro uda mu się zbudować formację polityczną, która przekroczy próg wyborczy, to może być ewentualnym koalicjantem, gdyby PiS-owi próbowało się udawać, na co mam nadzieję, że się nie uda oczywiście, tworzyć rząd po najbliższych wyborach. To jest pod warunkiem, że samodzielnie startująca Solidarna Polska w ogóle przekroczy próg wyborczy. Pytanie, czy samodzielna, czy z jakimiś podmiotami, które są jeszcze bardziej na prawo od niej. Lub drugi scenariusz, zostanie w rządzie, położy uszy po sobie i będzie mówił, że jednak dla dobra Polski te rozwiązania trzeba było przyjąć. Panie ministrze, my jesteśmy w sytuacji, w której bodajże wczoraj pan minister Jacek Ozdoba, znany panu zapewne, powiedział w rozmowie z dziennikarzem, że od kiedy Beata Szydło odeszła z funkcji premiera, to co się dzieje w rządzie, jest pasmem nieustannych porażek. Tak mówi minister tego rządu o funkcjonowaniu gabinetu od kilku dobrych lat pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Co Solidarna Polska jeszcze w tym rządzie robi? Dwie rzeczy. Zacznę od zaskakującego oświadczenia, bo generalnie bardzo rzadko się zgadzam albo wcale z politykami Solidarnej Polski, ale tak, zgadzam się. Ten rząd to pasmo nieustających porażek, katastrof i problemów, które ściąga na obywateli. Ta szczerość wypowiadanych słów z pozycji wiceministra, który tworzy ten rząd, oczywiście może zaskakiwać, ale to bardziej podlega pewno ocenie nas wszystkich, co robi dany minister, który takie słowa wypowiada w rządzie, który sprowadza wyłącznie nieszczęście, katastrofy i porażki na polskich obywateli. Bym powiedział, co to w praktyce oznacza. W praktyce może to oznaczać albo podbijanie bębenka, no nie jest tajemnicą, a w zasadzie jest tajemnicą, ale poliszynela, że wielu członków rodzin polityków Solidarnej Polski zasiada w różnych intratnych miejscach, w spółkach, fundacjach, stowarzyszeniach, jak to prezes gdzie płyną kiedyś określił, publiczne prezes PiS, pieniądze. Tłuste koty.
Których miało nie być już. Ja bym powiedział, że rzeczywiście ilość tłustych kotów w Prawie i Sprawiedliwości przypomina już rozwydrzoną watachę tych kotów, które wyłącznie miauczą jeszcze więcej i jeszcze więcej. Pytanie, czy to jest podbijanie stawki, czy to jest szukanie jakiegoś politycznego scenariusza, czy to jest ciągle jeszcze próba gra na wymianę premiera Morawieckiego na innego premiera, ale tutaj z drugiej strony mamy też oświadczenie prezesa Kaczyńskiego, a to on jednak decyzje polityczne tam podejmuje, że Morawiecki zostaje. Że Morawiecki zostaje. Że Morawiecki zostaje, że bym powiedział, mamy też wywiady na przykład wicemarszałka Terleckiego, że w tym układzie personalnym ale ten rząd będzie trwał. Ale to na razie, to tak do wiosny, bo wie pan, to trzeba z nowym premierem tuż ja nie zapominam kilka miesięcy przed wyborami, wniosku o wotum nieufności premier Szydło i w ciągu 24 godzin po odrzuceniu tego wniosku wymiany premiera. Co będzie z pana zdaniem z wnioskiem o wotum nieufności wobec Ziobry, bo to jest trochę, łączy się z tym, o czym mówimy, a nawet nie trochę, tylko bardzo. Tu raczej mi się wydaje, że będzie on odrzucony, bo prawo premier Mateusz Morawiecki będzie musiał bronić ministra, który mówi, że jego ludzie mówią, że on to jest pasmo nieustannych porażek. Tutaj zakładam, bym powiedział, że tego już premier nie zdzierży i że oczywiście będzie głosował i bronił ministra Ziobro, ale chyba udziału w debacie weźmie bardzo szczątkowo, mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne temu wnioskowi. Byłbym zaskoczony, gdyby wygłaszał pan na rzecz ministra sprawiedliwości z bardzo prostego względu. No każdy, kto umie czytać, zna te statystyki. Każda sprawa w sądzie trwa prawie dwa razy dłużej niż w czasie, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości. A to jest istotne z punktu widzenia obywatela. On chce przyjść do sądu i mieć rozstrzygnięcie swojej sprawy cywilnej, karnej, gospodarczej, rodzinnej. A co się okazuje? Ta sprawiedliwość jest dzisiaj w Polsce wyjątkowo nierychła. Problem polega na tym, że jest mało czasu na podjęcie tych decyzji, bo Włodzimierz Cimoszewicz w ubiegłym tygodniu, kiedy był u mnie gościem, zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, że jeżeli my nie złożymy tego wniosku o pieniądze z KPO, bo ja nadal przypominam państwu, że ten wniosek jest nawet niezłożony, to my bezpowrotnie tracimy 9 miliardów złotych. To prawda, tylko znowu ja nie wiem, czy rząd złoży wniosek, czy nie. Cały. Ja nie wiem, czy rząd złoży wniosek, czy nie, ale wiem, co zrobi, jak nie złoży. Jak nie złoży, to ogłosi, że utraciliśmy 9 miliardów z Unii Europejskiej i to jest wina Unii Europejskiej. I pani redaktor dowie, czy euro, tak. Chyba euro. Wtedy dowiemy się, że winna jest Unia Europejska, co do tego mamy jasność. Okej, to teraz jeszcze jedna sprawa dotycząca drugiego ministra, który już został obroniony czas jakiś temu, czyli Przemysław Czarnek i tak zwana ustawa Lex Czarnek 2.0. No suchej nitki na niej Senat nie zostawił, ale to pewnie też niewiele da. Panie redaktor, ja składałem ten wniosek o odwołanie, o odrzucenie projektu w całości, czyli o tak zwane weto senackie. Dlaczego? No, z większą fałszem, obłudą i hipokryzją to ja się w życiu nie spotkałem. W uzasadnieniu projektu czytamy, uwaga, że projekt ma zwiększyć prawa rodziców wpływania na wykształcenie, wychowanie swoich dzieci. A co projekt zakłada? Projekt zakłada, że jeżeli organizacja by miała prowadzić zajęcia w szkole, to uwaga, przy pozytywnej opinii rodziców, kto podejmuje decyzję? Kurator. I on kompletnie... Czyli to jest ograniczenie praw rodziców. Oczywiście, że tak. Decyzje nie będą podejmować, nie będzie podejmować 4 600 000 uczniów, nie będzie podejmować wiele milionów polskich rodziców, nie liczy się opinia ponad 600 tysięcy polskich nauczycieli. Czyja będzie najważniejsza opinia? 16 kuratorów, czyli politycznych namiestników ministra Czarnka. A kogo tam mamy? A mamy tam takich kuratorów jak Barbara Nowak, która Uniwersytet Jagielloński, najlepszą polską uczelnię, nazywa agencją towarzyską i ja wiem, na co też się będzie pani Nowak zgadzać, a na co się nie będzie zgadzać. Bo jeżeli czytam, że pani Nowak mówi, że Greta Thunberg, bym powiedział, to manekin, jeszcze wyjątkowo obrzydliwie mówi o niej chora dziewczynka, to ja wiem, że z ociepleniu klimatu dowiedzą się dzieci w Małopolsce, ale o tym ociepleniu klimatu sprzed 60 milionów lat. Chyba, że wcześniej uduszą się smogiem. W których wyginęły dinozaury, ale nie dowiedzą się o współczesnych zmianach klimatycznych, bo takie organizacje do szkoły nie zostaną wpuszczone. I najgorsze w tym jest jedna rzecz. My mamy szczegółowe statystyki. Te organizacje w sposób szczególny
poszczególne prowadziły zajęcia tam, gdzie jest trudniej, na przykład na terenach wiejskich, tam, gdzie samorządowi trudno było znaleźć dodatkowe pieniądze na różne zajęcia. To jest największy dramat, że wyrzuca się te organizacje, które uzupełniały tą ofertę edukacyjną. Nie mam żadnej wątpliwości, jakie wejdą w to miejsce. Wejdą takie jak Ordo Iuris i jemu podobne. I my w Konstytucji mamy zapis, że to rodzic ma prawo wpływać na wychowanie swojego dziecka, a dzisiaj zabieramy te prawa rodzicom, uczniom, nauczycielom, a dajemy je politycznym namiestnikom. Prawdopodobnie tę ustawę podpisze ostatecznie, mimo że ona właściwie niewiele się różni od pierwszej wersji. Ale tu, tak jak powiedziałem, że w przypadku wotum... apelować jeszcze do głowy państwa. Panie doktorze, a tu zaryzykuję inne twierdzenie. Tak jak w przypadku wotum nieufności w stosunku do ministra Ziobry, niestety perspektywy polityczne, szanse na ten wniosek uważam są mniejsze. Tak w przypadku weta, nie wiem, jak to się skończy. Dlaczego? Środowiska PiS-u przez wiele lat miały usta pełne frazesów, że wspierają tak zwaną edukację domową. To jest ta edukacja, gdzie na przykład dziecko z różnych względów... Też jest ograniczana w tej ustawie. Dramatycznych czasami, jakichś zdarzeń losowych, zdrowotnych, związanych z depresjami, musi z tej formy nauki korzystać. I co? I dzisiaj uderza się w tą edukację domową, ogranicza się czas możliwości przejścia z systemu edukacji zwykłej na domową, a przecież sytuacje związane z depresjami dzieci pojawiają się często nagle. I jest wielu posłów PiS-u, tak jak było wielu senatorów PiS-u, którzy w kuluarach mi mówili, no nie, to uderzenie w edukację domową co jest kompletnie nie... Czego nie akceptują? Wielokrotnie już tak było. Zobaczymy, co się wydarzy w Sejmie, bo liczy akurat... Liczy pan na prezydenta w tej kwestii? Tu liczę, że może nawet dwóch czy trzech posłów PiS-u będzie miał problemy zdrowotne. Panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa na koniec, bo nasz kolejny gość czeka, nie chciałabym, żeby czekał zbyt długo. Czy pana zdaniem rozpoczęło się już takie totalne i ostateczne polowanie na Donalda Tuska? Mam na myśli kwestię pomysłu powołania komisji weryfikacyjnej, śledczej w sprawie polityki energetycznej rządu Tuska w latach 2007-2014 i groźbę postawienia go przed Trybunałem Stanu. Czy to jest pana zdaniem, tylko pytam teraz zupełnie serio, próba wyeliminowania go i czy sądzi pan, że jest taka opcja, żeby przed Trybunałem Stanu do czasu wyborów go postawić? Ale czy to jest w ogóle nie do zrobienia? To polowanie nigdy się nie skończyło. Przecież ale była... teraz przybrało na sile. Ja wiem, była próba przedstawienia zarzutów o zdradę dyplomatyczną Donaldowi Tuskowi. Nie zapomnę, przepraszam, za jedno zdanie. Miny prokuratora, który mnie w tej sprawie przesłuchiwał, który jak zobaczył moje pismo, które wysłałem do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, żeby wystąpił do Rosjan o prowadzenie wspólnego śledztwa, nie chciał w ogóle tego przyjąć do protokołu, bo to im rozbijało kompletne narracje, jaka zdrada stanu. To była decyzja prokuratora generalnego, autonomicznego od rządu. I dzisiaj mamy tą samą sytuację. Tak, jest to próba uruchomienia procedury postawienia Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. No ale to będzie równie udana próba jak te poprzednie. Bo bym powiedział, czyli próba... polowanie na Tuska się nie uda. Absolutnie bym powiedział... A skąd pan ma tę pewność? Z bardzo prostego względu. Jeżeli polski rząd był tym, a przypominam tak, że to do roku 2015 zakończono na przykład budowę terminala gazowego, dzięki którym możemy odbierać gaz skroplony LNG, to jak się to trzyma kupy z tezą, że ten rząd, przepraszam, wspierał Federację Rosyjską? Przepraszam, uśmiechnęłam się, bo na chwilę chyba pan redaktor Kazimierz Krupa już chce wejść na antenę, bo się pokazał za pańskimi plecami. Także pozdrawiamy pana redaktora, już za chwilkę do pana przejdziemy. Panie ministrze, a ustawa abolicyjna, czy to jest coś, co także ma pomóc politykom Prawa i Sprawiedliwości uniknąć odpowiedzialności nie tylko w kwestii wyborów kopertowych i przekazania legalnego danych obywateli, ale czegoś więcej? Raz im się nie udało, czyli nie udało im się stwierdzenie, że tam nie było przestępstwa, to teraz idą łagodniej i mówią, okej, przestępstwo było, nie negujemy faktów, ale nie będzie można za nich ukarać. Tak, jest to próba uniknięcia odpowiedzialności. Mam nadzieję, że tak nieskuteczna, jak przy pierwszym podejściu. Senator Krzysztof Kwiatkowski, były szef NIK, były minister sprawiedliwości, państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo dziękuję. Ciepło dziękuję. Dobrego, spokojnego dnia mimo wszystko, a już za chwilę u państwa widziany przed chwilą, co prawda przez chwilę, ale jednak redaktor Kazimierz Krupa. Zapraszam na to spotkanie. Widzimy już światełko w tunelu. Widzimy, że zdaniem wielu analityków, ekspertów od
drugiego kwartału, od środka drugiego kwartału przyszłego roku inflacja ma szansę być w mocnym trendzie spadającym. A więc walka z inflacją to długi proces, ale oprócz tych kwestii ekonomicznych, finansowych, fiskalnych czy związanych z budżetem, walka z inflacją ma też dla mnie jeden najbardziej podstawowy wymiar. To jest wymiar społeczny. Parasolem był przede wszystkim zerowy VAT na żywność i dziś chcę podkreślić, że kontynuujemy tę tarczę w takim kształcie, jaka była do tej pory, przynajmniej przez pierwsze dwa kwartały, przez pierwsze półrocze przyszłego roku. Na razie na takim etapie zakładamy działanie tej tarczy. To ogromny wysiłek budżetowy. Około 8 miliardów, a licząc dynamicznie, może nawet powyżej 8 miliardów złotych, ten koszt będzie musiał ponieść budżet państwa polskiego po to, aby złagodzić ceny produktów dla Polaków. Nowe mechanizmy tarczy antyinflacyjnej w styczniu, od 1 stycznia, tak żeby nadal chronić Polaków przed skutkami wysokiej inflacji. Jakie to są mechanizmy? Przede wszystkim zamrożenie cen. To jest zamrożenie cen na energię elektryczną dla gospodarstw domowych do 2000 kWh rocznego zużycia. W przypadku rodzin z osobami z niepełnosprawnościami to jest 2600 kWh rocznego zużycia. Budżet, który realizujemy w tym roku i który będziemy realizowali w roku kolejnym, w roku 2023, to jest budżet bezpieczeństwa. Budżet bezpieczeństwa Polaków. Przez to bezpieczeństwo rozumiem, tak jak to pan premier podkreślał, bezpieczeństwo społeczne, socjalne, to są programy społeczne, które Prawo i Sprawiedliwość realizuje i które będziemy kontynuować i w naszej polityce budżetowej, w budżecie są te programy przewidziane, ale to jest także bezpieczeństwo fizyczne, powiedzmy, obronność Polski. Bardzo wysoki wzrost wydatków na obronność, na bezpieczeństwo Polaków w tym zakresie. 3% wzrost wydatków budżetowych, dodatkowe środki na zakupy, na sprzęt, na obronność, na podniesienie bezpieczeństwa Polski, ale nie tylko Polski, bezpieczeństwa Unii Europejskiej. I bardzo miło mi przywitać Kazimierza Krupę, dziennikarza ekonomicznego, byłego naczelnego magazynu Forbes. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry panie. Także ustalmy zasady gry na dzisiaj. Ile pan ma czasu? Bo jak tak sobie przed chwilą przejrzałam liczbę tematów, którą powinniśmy poruszyć, no to chwilę nam to zajmie. Rozumiem, że po 10 minut kilka jeszcze możemy porozmawiać na temat kondycji polskiej. Próbujmy, tak jest. Dobrze. Panie redaktorze, zacznijmy od tego, czy czuje się pan bezpiecznie. No bo pani minister finansów przekonuje, że budżet na rok 2023, to jest tutaj cytat, budżet bezpieczeństwa Polaków, socjalnego, fizycznego, w każdym wymiarze. Ja generalnie czuję się w miarę bezpiecznie, ale nie dzięki pani minister. Tym bardziej, że jak się dowiedziałem, to najlepszym ekonomistą w Polsce, lepszym od ministra finansów jest Jarosław Kaczyński, bo jest przywódcą. Ja pani, z tym budżetem to jest taki kłopot. Żyjemy w takiej oto rzeczywistości, że słowa potraciły znaczenie. To, które znaliśmy do tej pory. Konstytucja już nie jest tą konstytucją, która była niegdyś. Trybunał Konstytucyjny to już nie jest ten Trybunał Konstytucyjny. I tak mógłbym, Rada Polityki Pieniężnej, moja ukochana. A budżet nie jest budżetem, panie redaktorze? Dobrze. A budżet nie jest budżetem. Kiedyś, ileś lat temu, budżet był takim dokumentem no niezwykle ważnym, takim katechizmem, powiedziałbym. I jego zmiana, czy w ogóle tak, przede wszystkim bardzo uważnie go studiowaliśmy. Bardzo uważnie studiowaliśmy, bo tam były założenia i cele takie sformułowane i niezmienne. Natomiast teraz budżet, co to? A to jest taka ustawa, która no jako jedyna powoduje, że jej nieuchwalenie powoduje, może spowodować upadek rządu, prawda? Czyli to no jest ważna. Natomiast teraz, no co to jest budżet? To po prostu tak o sobie robimy. Przypomnę, że na przykład w tym budżecie na 2023 rok inflacja została założona na 9,8%. Żaden analityk nie mówi, że będzie taka średnia inflacja. Zaczyna się od 11, kończy na 14, mniej więcej taka. Ale to i tak oczywiście lepiej niż w tym roku, kiedy założono
3,3. A ile mamy? 17,4,78. Tak. Tak, czyli widzi pani, tam można wpisać dowolnie wszystko i jest wpisywane dowolnie wszystko, bez żadnego zastanowienia się, ponieważ nic się tym nie przejmuje. Wiele wydatków jest wyprowadzanych poza budżet, no i co z tego? No to są wyprowadzane. BGK, PFR, to są instytucje działające poza budżetem. Co one robią? No, nie do końca wiemy. Panie redaktorze, ale jak w ogóle doszło do takiej sytuacji? Ja bardzo pana przepraszam, tylko kiedyś były jakieś bezpieczniki, kiedyś było jakieś widełki, w których trzeba się było trzymać, których przekroczenie było pilnowane przez dane instytucje. W tej chwili pan mówi, że okej, okay, znaczy można wpisać co się chce, zrobić co się chce i nic. Dlaczego nic? No niestety tak. I formuła wydatkowa, która była, czyli krótko mówiąc, jeżeli zwiększamy wydatki, to trzeba wskazać źródło finansowania tych wydatków. Nie obowiązuje. Robimy fundusz celowy i koniec. No wie pani, no jeżeli rządzą nami ekonomiczni ignoranci, do tego zideologizowani, no to tak mamy. A ponieważ mają większość, no to ta partia jest gotowa przegłosować nawet to, że 2 razy 2 jest 7. Bo tak akurat pasuje. No i co pani zrobi? No nic pani nie zrobi. No można się z tym zdumiewać temu, dziwić, oburzać. No dobrze, panie redaktorze, to robimy, prawda jest taka, że liczb oszukać się nie da. I chyba trochę zaczyna, mam wrażenie, do rządzących docierać ta prawda. Bo te wszystkie rzeczy, które się teraz dzieją, czyli na przykład nowe formy podatków, o których będziemy za chwilę mówić, likwidacja tarczy antyinflacyjnej, właściwie brak poduszki do jej likwidacji. No, rozmaite sygnały świadczą o tym, że nagle zorientowano się chyba, że ten budżet się nie zepnie, że te finanse publiczne mogą się rozpaść. Zresztą według dziennikarzy nieoficjalnie Mateusz Morawiecki na zamkniętych spotkaniach to przyznaje, że bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy budżet po prostu się rozleci. No niestety budżet się już dawno rozleciał, jest łatany w taki sposób. Wielokrotnie również u pani na antenie, w pani programie mówiłem, że rząd nie walczy z inflacją. Rząd walczy ze skutkami inflacji, czyli z ich dolegliwością dla ludzi. No i co go zmusza do podjęcia jakiejś tam walki z inflacją, to właśnie to, że brakuje pieniędzy. Tych pieniędzy już dawno nie ma. Jeszcze niedawno było ich podobno za dużo, a teraz się okazało, że ich nie ma. Te obligacje nasze poszybowały ich rentowności, czyli koszty długu. Wejdę w słowo znowu, przepraszam, obiecuję, że już teraz dłużej się panu pozwolę wypowiedzieć, tylko tych pieniędzy nie ma na tyle, że już nie da się udawać, że są? To o to chodzi? Dokładnie tak. Po prostu te możliwości już się skończyły. No i teraz trzeba po prostu te pieniądze pozyskać. A skąd się pozyskuje pieniądze? No od ludzi oczywiście. Czyli i jeszcze skąd? Z tych części społeczeństwa, które nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Czyli na przykład mali przedsiębiorcy. To jest jednoosobowa działalność gospodarcza, taka polska specyfika w Europie, która pozwalała nam mówić, że jesteśmy najbardziej takim inicjatywnym, energicznym społeczeństwem w Europie. 60-70% PKB wytwarzają te małe firmy, małe i średnie. I tam będzie się poszukiwało pieniędzy. Już się poszukuje pieniędzy. Wzrost składki ZUS-owskiej, najróżniejsze opodatkowania, jednocześnie nieobejmowanie tej grupy społecznej czy tej grupy ekonomicznej praktycznie żadnymi tarczami, poza tym pierwszym COVID-em, kiedy były tam dopłaty czy jakieś ulgi, to nieobejmowanie żadnymi tarczami antyinflacyjnymi, no ktoś to musi sfinansować. No i niestety padło na tę grupę przedsiębiorców. No i nie tylko na grupę przedsiębiorców, padło także, teraz z lekkim przymrużeniem oka, ale wydaje się, że ta sytuacja bardzo dobrze obrazuje to, o czym rozmawiamy. Mam na myśli podatek cukrowy i jego nałożenie na kolejne produkty, w tym produkty nie zawierające cukru.
w tym na produkty zdrowe, na soki tłoczone, na soki z wysoką wartością odżywczą, bez dodatku cukru. One mają być objęte podatkiem cukrowym, tak zdecydowało Ministerstwo Finansów. Panie redaktorze, słyszał pan o tym pewnie. To jest specjalizacja tego rządu i tej władzy, że do ustaw o węglu wrzucają gęsi puch. Ponieważ no akurat tak pasuje, ale tam w ostatnim zapisie będzie ten gęsi puch i jego opodatkowanie. To jest taki sposób wrzucania o godzinie 10 wieczorem, 22, 22, 30 najróżniejszych przepisów w nadziei, że nikt tego nie zauważy. Ale nie dotykamy najważniejszej rzeczy, czyli takiego podatku największego i najgroźniejszego, jaki sobie można wyobrazić, czyli inflacji. Ponieważ to jest podatek taki, który dotyka już absolutnie nas wszystkich, każdego odbiorcę końcowego. Tracą na nim wszyscy. Poza kim? Poza rządem. Rząd zyskuje. Rząd zyskuje, ponieważ VAT od każdego produktu, jeżeli kosztuje 100 zł, to jest 23 zł, a jeżeli kosztuje 200, to jest 46 zł. To jest jasne i bardzo proste do obliczenia. Czyli rząd ma większe przychody i właśnie korzystając z tego, też usiłuje nam wmówić, że nam właśnie coś dopłaca, czy coś rekompensuje. No weźmy tę ropę naftową. Ropa naftowa kosztuje 86-90 dolarów na rynkach światowych, czyli tyle, ile przed 24 lutego, czyli napaścią Rosji na Ukrainę. Znaczy mało tego, baryłka stacjach ropy tanieje w tej chwili, panie redaktorze. A na stacjach jest. Właśnie, proszę kontynuować, wiemy co się dzieje. A na stacjach jest jak jest. No i wszyscy się zastanawiają dlaczego. Wczoraj PKN Orlen ogłosił rekordowe zyski. Jednocześnie mówi, że na stacjach, ze stacji tylko 4% jego przychodu, ta marża detaliczna. Tylko pamiętajmy, przed tym rokiem marża rafineryjna to było około 6 dolarów na baryłce ropy. A teraz jest ile? Prawie 32. Czyli pięciokrotnie wzrosła marża rafineryjna. Ja się zupełnie nie dziwię prezesowi Obajtkowi, że on nie wykazuje, że w detalu zarabia, ponieważ monopolistą, dzięki tym zabiegom, które się stały przejęciu Lotosu i innym, stał się Orlen. Ma ten łańcuch od upstreamu, który przejął wraz z Lotosem, przez rafinerię po detal. No i oczywiście sprzedaje wszystkim. Przecież wiadomo, że BP, które tutaj jest, nie kupuje sobie ropy, Bóg wie gdzie, benzyny, tylko kupuje od Orlenu. No to w związku z tym Orlen winduje ceny hurtowe po to, żeby na tym zarabiać, a w tym na ten detal to niewiele, bo to już nie potrzeba, bo tam sobie zarobił. A gdzie sobie to wpisze, czy to w hurcie właśnie w postaci marży rafineryjnej? Rozwinąć za chwilę, no bo wiemy, że prawdopodobnie po nowym roku stawka VAT-u na paliwa wróci do poprzedniego poziomu, czyli poziomu 23%. Wszyscy właściwie eksperci rynku paliw, których analizy czytałam, mówią wprost, że wysokie ceny dopiero nadejdą. I że czeka nas niespotykany dotąd kryzys, jeżeli chodzi o ceny paliw. No wie pani, zapas jest, bo jeżeli wzrośnie to o 23%, jeżeli zostanie przywrócony VAT, no to wystarczy zejść nieco z tej marży rafineryjnej, no, jeśli żeby zejdą. Ten... Ale właśnie, czy zejdą? To jest pytanie. Niestety u nas prawa ekonomii i tak jak mówiliśmy przy budżecie, prawa matematyki również nie zawsze obowiązują. No i to się musi skończyć bardzo źle. Teraz mieliśmy ten taki tąpnięcie inflacji, prawda, z 17,8 na 17,4. To jest żaden spadek, to po prostu jest utrzymanie inflacji. Sprzyjały nam czynniki zewnętrzne. Ani Rada Polityki Pieniężnej nie zrobiła nic, a co prawda no, kumuluje się ten efekt podwyżki stóp procentowych, no bo kredyty umarły, szczególnie hipoteczne, ale rząd nie zrobił nic, Rada Polityki Pieniężnej niewiele. Natomiast czynniki zewnętrzne, czyli spadek właśnie cen ropy na świecie, unormowanie
utrzymanie się tego wszystkiego, umocnienie złotego, też nie dzięki działaniom naszego rządu, ani Narodowego Banku Polskiego, tylko z powodu czynników zewnętrznych, spowodował lekkie obniżenie dynamiki tej inflacji. Ale właśnie... Panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, tak gwoli uzupełnienia od wicepremiera Jacka Sasina. Pan wicepremier Jacek Sasin mówi tak. W czystym modelu cena paliwa musiałaby wzrosnąć o podatek VAT, ale prezes Obajtek ma pracować nad tym, żeby podwyżka nie była tak drastyczna. To będzie duży dodatkowy wolumen cenowy dołożony do tego, za co płaci konsument. No i oczywiście to Komisja Europejska kazała przywrócić VAT, mówi Jacek Sasin. Mhm. A Komisja Europejska kazała podwyższyć marżę rafineryjną z 6 dolarów na 32 dolary? Chyba nie. Także to właśnie prezes Obajtek pracuje nad tym, żeby zamiast wzrost o 400% marży rafineryjnej, powiedzmy, była 300, i wtedy już byśmy nie odczuwali wzrostu cen paliw. No bo jeżeli tutaj mamy wzrost o 23% po przywróceniu VAT-u, a tu nam wzrosła marża rafineryjna dla Orlenu, pobierana przez Orlen, o 400, no to łatwo sobie obliczyć, że zejście z części tej podwyżki, z części, nie powrót do wielkości sprzed roku, no spowoduje, że paliwo może nie wzrosnąć. Ale zapewne wzrośnie. I tak jak tutaj już dawno zauważyliśmy, że ta inflacja konsumencka przekłada się na inflację bazową w taki oto sposób, że przechodzi to do różnych innych towarów i tam już jest zaszyte. Na razie jeszcze przedsiębiorcy mieli, już mówię w czasie przeszłym, bo nie wiem, czy już w najbliższym czasie będą mogli zaszywać podwyżki w cenie towaru i był na to popyt. Teraz idą święta. Polska tradycja, zastaw się, a postaw się będzie obowiązywała. Pewnie troszkę będą ludzie oszczędzali bardziej, bo dochód do dyspozycji no już się zmniejsza, szczególnie wśród tych grup, powiedzmy, no, emerytów czy ludzi na etatach w takich miejscach, gdzie podwyżek nie ma, czyli na przykład cała budżetówka i inne, więc pewnie będzie mniej, ale będzie jednak wzmożone zakupy. No i to będzie potężny impuls inflacyjny, który odczujemy właśnie no w grudniu, może jeszcze nie, ale w styczniu już na pewno. O inflacji za chwilkę, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, tylko że jeszcze z jednym mitem chciałabym się rozprawić, jeśli pan pozwoli, bo kiedy mówimy o cenach paliw, o marżach, o Bajtku i o tym, dlaczego te ceny rosną, mimo że baryłka tanieje, to przez cały czas bardzo, bardzo konsekwentnie, a wiadomo, że taka sytuacja przynosi efekty, politycy Zjednoczonej Prawicy zapewniają, że cena za benzynę jest i tak najniższa w Europie. Tylko problem polega na tym, że nikt nie mówi o sile nabywczej pieniądza i o wysokości naszych dochodów, prawda? I ja tutaj mam takie bardzo ciekawe wyliczenia. I tutaj szczególnie zwracam się do naszych widzów, żeby teraz posłuchali tego, co mamy do powiedzenia. Przeciętna pensja brutto Polaków w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 6200 zł. I to oznacza, że statystyczny Polak może w tej chwili przy tej cenie kupić około 810 litrów benzyny. Tej 95 najpopularniejsze. Niemcy, którzy mają droższe to paliwo, oczywiście, zarabiają średnio miesięcznie 19 tysięcy złotych. Co oznacza, że mogą kupić 2000 ponad litrów paliwa. My 800 litrów, oni ponad 2000. No i to jest ta bajka o najtańszym paliwie w Europie. No ale w ogóle mówienie, porównywanie cen bezwzględnych między krajami nie ma żadnego sensu. No to ja mogę powiedzieć, proszę pojechać do Norwegii i kupić litrowy sok. Ja nie piję soków, ale litrowy sok jabłkowy. Nie wiem, ile on może w Polsce kosztować. Kilka złotych, tam kosztuje 30. No i co z tego? I piją Norwegowie ten sok i nie narzekają, że on jest bardzo, bardzo drogi. Dlatego, że to jest zupełnie inny poziom cen, zupełnie inny poziom zarobków. I właśnie tak jak pani mówi, można przeliczać tylko w sile nabywczej, czyli w stosunku do płac. Dlaczego u nas się produkuje części do samochodów niemieckich, a nie w Niemczech? No to właśnie dlatego, że u nas jest wszystko tańsze, bo jesteśmy krajem na zupełnie innym poziomie rozwoju. Niemiecka gospodarka jest 5,5 razy większa od naszej. I porównywanie
poziomu cen wyrwanych tego produktu czy tamtego produktu, to jest po prostu absurd. I manipulacja, jakieś... po prostu manipulacja, panie. Totalna manipulacja, dokładnie. Dobrze, to teraz przechodzimy powolutku do tematu inflacji, ale zanim o temacie inflacji, to przypomnę cytat z pana prezesa Glapińskiego, jeśli pan pozwoli. Słowa, które padły w październiku ubiegłego roku, no czyli roczek z hakiem. Pan prezes Glapiński mówi tak. Nie jest nam potrzebne finansowanie z pożyczek unijnych. To tak a propos Krajowego Planu Odbudowy. My sami możemy pożyczki brać jak chcemy. Każdy nam da. My w tej chwili żadnej pożyczki nie bierzemy jako kraj, jako Narodowy Bank Polski. Żadnej. To do nas przychodzi cały świat i chce od nas pożyczać. Jesteśmy 13 miesięcy później. No niestety, no ta polityka zbankrutowała. Znaczy już znęcanie się nad prezesem Glapińskim to już przestało mnie bawić. Bo to, co on wygaduje, wygadywał i wygaduje, to jest po prostu jakaś rozpacz niewyobrażalna. No, człowiekowi coś się pomyliło, pomyliła się rola. Ja jestem przerażony tym klejmem, który jest tam zawsze za prezesem występuje, czyli dbamy o siłę twojego pieniądza. No nie chciałbym, żeby ktokolwiek dbał tak o mnie, jak dba prezes Glapiński, bo to jest jakieś po prostu totalne nieporozumienie. Zbankrutowała to jego polityka, zbankrutowały jego prognozy. Co jest tym dziwniejsze, że zespół analityczny Narodowego Banku Polskiego, z tego co wiem, nie zmienił się zasadniczo. A to jeden z najlepszych zespołów analitycznych w Polsce. Mhm. Czyli krótko mówiąc, albo prezes Glapiński nie potrafi tego odczytać, albo tego nie chce odczytać, albo rozmawia z najlepszym ekonomistą w Polsce, czyli prezesem Kaczyńskim, i wychodzi im tak, jak wychodzi. No dobrze, to teraz wyobraźmy sobie, co będzie w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. O ile się nie mylę, w czwartek, zgodnie z kalendarzem, prawdopodobnie na konferencji prasowej wystąpi rzeczony prezes Glapiński. I co? I usłyszymy, że te jego przewidywania się sprawdzają, ponieważ inflacja zaczyna spadać. Ten szybki szacunek GUS-u wczoraj pokazał, że to jest 0,5 punktu procentowego w stosunku do października. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście zaczyna spadać pana zdaniem? Czy to jest jakiś wypadek przy pracy i będzie rosnąć? Czy to już się zaczął trend spadkowy? Panie redaktor, jeżeli ma pani 39 stopni temperatury i czuje się pani fatalnie i spadło pani do 38,8, to pani się czuje lepiej? No nie. No chyba nie. No właśnie. I my jesteśmy w dokładnie takiej samej takiej sytuacji. Czyli pacjenta, którego organizm jest zrujnowany codziennie przez temperaturę 39 stopni, bo to jest no, bardzo wysoka temperatura powodująca właśnie rujnowanie organizmu, a inflacja rujnuje gospodarkę, ponieważ tak jak mówiliśmy, umarł kredyt hipoteczny z powodów oczywistych. No, trzeba naprawdę dużej odwagi, w cudzysłowie, by brać kredyt hipoteczny na 30 lat przy oprocentowaniu stałym około 9%. No, ryzykowne przedsięwzięcie. Czyli umiera budownictwo, deweloperka, no bo nikt tych mieszkań nie będzie kupował dla siebie. Prawdopodobnie przyspieszy się proces, że będą fundusze wykupywały te budowane mieszkania i będziemy zmierzali do tego modelu europejskiego wynajmuj, a nie posiadaj. No ale to są zmiany społeczne, które będą wymuszone przez sytuację ekonomiczną. Inflacja nie spada. Inflacja najprawdopodobniej, znaczy nie najprawdopodobniej, z dużą pewnością wzrośnie do ponad 20%. Ja mówiłem, że mam nadzieję, że nie osiągnie tych 20%, że skończy się na 19, na 19,5, że tego, co prawda, no, czy 20, czy 19,5. Ale kiedy przekroczymy tę magiczną barierę, pana zdaniem? To będzie początek przyszłego roku, wiosna, kiedy? Czy nie da się tego przewidzieć w obecnej sytuacji? Najprawdopodobniej, wie pani, to wiele bardzo zależy od decyzji politycznych, jako że u nas niestety ekonomia trochę przestaje działać i to można udowodnić na dziesiątkach przykładów. Chociażby właśnie ten Orlen. No jeżeli jego zyski tak rosną poprzez właśnie drenaż naszej kieszeni przez marżę rafineryjną, przejął Lotos, przejął PGNiG, a jego kapitalizacja, akcje są tańsze o 8% niż rok wcześniej. Już nie mówiąc o bilansie rządów Obajtka w Orlenie, bo jest o 40% tańszy.
przejmuje takie istotne aktywa, a firma jest o 40% tańsza niż była 5 lat temu, no to właśnie oznacza, że niestety no, ekonomia przestała działać. I tak jest z tą inflacją. Wszystko zależy od decyzji politycznych. Krótko mówiąc, czy rząd będzie utrzymywał tę tarczę, czy nie i w jakim zakresie będzie ją utrzymywał. No podobno nie. No przedłuża tarczę antyinflacyjną wyłącznie w zakresie żywności, czyli zerowego VAT-u na żywność, a reszta wraca, jak rozumiem, do stanu poprzedniego. No to będzie potężny impuls inflacyjny od 1 stycznia, czyli krótko mówiąc tak w lutym już będzie ten odczyt pewnie w okolicach 20%, bo to są akurat te rzeczy, które, no i nowe stawki na prąd i gaz. To one też będą od 1 stycznia. No, zamrożenie tych na te 2000 kWh, 2600, no to jest zawracanie głowy. To jest niewiele gospodarstw domowych, które zużywają taką ilość energii. No. Prawie każde zużywa 2 czy 3 razy więcej, już nie mówiąc o takich, które zużywają wielokrotnie więcej. Także prąd, gaz, czyli nośniki energii, benzyna, to się przełoży bardzo istotnie na ceny. Tylko zauważmy, to co do tej pory jest, ono się cały czas przekłada. A 17,4, które... No, można się cieszyć, że spadła nam temperatura z 39 na 38,8, ale to nie oznacza poprawy żadnej praktycznie. I żeby to był trend, no to tak. Natomiast teraz ustabilizowała się ta inflacja po to, żeby wzrosnąć bardzo szybko po właśnie przełożeniu się nośników energii na ceny wszystkich towarów. Także niestety no w okolicach pewnie lutego będziemy mieli ten odczyt w granicach 20% albo i więcej. Panie redaktorze, i teraz podsumowując wszystko to, co dzisiaj zostało w naszej rozmowie powiedziane i naprawdę bez jakiejś zbędnej złośliwości, choć przyznam, krew nie zalewa, chciałam pana zapytać o wczorajszą decyzję posłów partii rządzącej, czyli podwyższenia dofinansowania dla telewizji rządowej z 2 miliardów do prawie 3 miliardów. Ale właśnie chciałabym, żebyśmy to umiejscowili w tym dzisiejszym kontekście wszystkich spraw, które poruszyliśmy. Nie możemy tego zrobić niestety, ponieważ tak jak mówię, u nas ekonomia, polityka dominuje nad ekonomią w sposób istotny. To jest po prostu zasilenie budżetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, bo wiadomo, że telewizja publiczna jest no, takim największym billboardem Prawa i Sprawiedliwości i manipulując, kłamiąc, szczując wpływa, czy usiłuje wpływać na wyborców, mam nadzieję, że coraz mniej skutecznie, ale to jest po prostu zasilenie Funduszu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, oderwane od ekonomii. Jako, że tak jak mówiliśmy na wstępie, no, budżet. Budżet może sobie być, a my będziemy robili, co chcemy. Ja wiem, że to brzmi strasznie, to co ja mówię, i tak przerażająco to już tak, nie jest. Tak, bo trochę śmieszne. Wprowadza, panie redaktorze, taką bezsilność, takie poczucie bezsilności, że i tak na nic nie mamy wpływu. I to jest trochę niebezpieczne w kontekście roku wyborczego i w ogóle budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wie pan, ja troszkę teraz może patetycznie mówię, ale no, kiedy słuchamy czegoś takiego, to właściwie ręce opadają i mamy takie poczucie, nic ode mnie nie zależy, nic. No, no niestety tak. Wie pan, to, ja myślę, że tak, nikt się nie spodziewał, że to psucie państwa pójdzie aż tak daleko. Czy psucie instytucji państwa, autorytetów, ale również takich praw podstawowych, ekonomicznych praw podstawowych. Ekonomia no już dawno nie jest nauką ścisłą, matematyczną, jest nauką społeczną, no ale można przez moment udawać, czy postępować tak, jakby 2 dodać 2 było 5, albo 2 dodać 2 było 3, w zależności od potrzeb, ale zawsze należy pamiętać, że 2 dodać 2 jest 4 i rachunek przyjdzie zapłacić. Natomiast rządzący zdają się o tym nie pamiętać, a przynajmniej zdecydowanie się tym nie przejmować. Pani Anna, nasza widzka, ma tutaj pewną uwagę i pisze tak. Nie dziwi was to, że wałkują w tych mediach, jak rozumiem, to jest zarzut też do nas, dziennikarzy, o problemach Polaków i nikt z tym nic nie robi. Wszystkim chyba jest na rękę taka sytuacja. Chocholi, tań jest na naszym być albo nie być. No my jako dziennikarze, panie redaktorze, prawda, my nie bardzo mamy wpływ oprócz tego, co robimy. No, od nas niestety kwestie finansów nie zależą. Jesteśmy takimi samymi ofiarami tej całej sytuacji, jak pani Anna i reszta naszych widzów.
Znaczy, no niestety, no możemy co? Możemy mówić. Możemy z przerażeniem mówić, ostrzega, że podstawowe prawa ekonomiczne, podstawowe prawa matematyczne są na naszych oczach łamane i tak jakby ich nie było, nikt się tym nie przejmuje. Jest to przerażające, ale cóż my możemy zrobić? No bo pani Anna mówi, i nikt z tym nic nie robi. No, no ja mogę, jedyna, to co mogę? Rozumiem, mogę że mówić. Jedyna broń, jaka jest, to karta wyborcza, żadnej innej nie ma. I nie było nigdy wcześniej, ja nie mówię tylko o obecnej sytuacji. Dobrze, panie redaktorze, zmierzamy do końca, ale ja nie wiem, czy pan pamięta o naszym kąciku pod tytułem Coś optymistycznego. Coś optymistycznego? Ojej, teraz to mi jest bardzo trudno coś optymistycznego wymyślić, naprawdę. Jako, że czekają nas ciężkie czasy. A więc nie, no optymistyczne święta idą. Święta idą, będzie Mikołaj. Myślę, że spotkamy się przy stołach, będziemy sobie życzyć lepszej przyszłości. A może ja tak powiem inaczej. Optymistycznie to jest takie przysłowie, dłużej klasztora niż przeora. Więc my doczekamy się zmiany tego przeora, a klasztor w sensie państwa pozostanie. I wtedy być może pewnie w sposób kulawy, niezbyt dobry, no ale wrócą prawa ekonomii, bo ja bym tego chciał, żeby wróciły prawa ekonomii, matematyki i wszystkie inne. I tego sobie życzmy na nowy rok, bo pewnie w nowym roku już się spotkamy. Chociaż, kto wie, może będzie się działo tyle, że będzie to wymagało kolejnej pańskiej analizy. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za wizytę dzisiaj. U nas redaktor Kazimierz Krupa, państwa gościem, pozdrawiamy. I mimo wszystko życzymy wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I to wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy za spotkanie i za liczną państwa obecność. Ja widzę tutaj, że jeden z naszych widzów napisał, że perspektywa tych prezentów wcale nie jest optymistyczna, bo znowu dostanie skarpetki. Więc ja państwu życzę, żeby państwo dostali coś więcej niż skarpetki, choć zważywszy na to, że może być zimno, one także mogą być przydatne. Dziękujemy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu Biedrzyckiej. Kłaniamy się państwu bardzo nisko. Życzymy dobrego dnia. Proszę się trzymać, proszę się nie łamać, bo dopóki się nie łamiemy, to jeszcze wszystko jest możliwe. Do jutra, do godziny 9:00. Do zobaczenia.